Hej! Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w Isaaca i w dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie w Antibirtha, jak mówiłem wcześniej. No bo jak sami wiecie, troszeczkę mi w głównej serii nie idzie, więc of course no. A więc będziemy sobie próbowali tutaj. Poza tym tu jest więcej nowych przeciwników, bossów i tak dalej. Mod jest przede wszystkim cięższy. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś przywrócić. W sumie rozwaliłbym. Szkoda, że tylko bomba i serca, nie Small Rock. No cóż, plan jest taki ogólnie na serię, że póki co będziemy ruszali Antibirtha, żeby troszeczkę sobie urozmaicić. Zobaczyć, jak to jest Isaac, ale never mind. Po prostu, żeby troszeczkę skilla sobie przywrócić do gry. A potem będę znowu próbował ruszać naszego kochanego Keepera i Delosta. Szkoda, że póki co ta modyfikacja się nie rozwija dalej, nie? Naprawdę wielka szkoda. Albo się rozwija, a ja przegapiłem dość dużo. O, Big Fuck Protector. Ktoś mi właśnie podsyłał poduszkę na fanpage'u z nazwą Big Fuck Protector, nie? Ojej, oj. Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy, nie? O, jeszcze te omówienia modów do Minecrafta chciałem zacząć robić. Ale tak serio, bo zawsze jeszcze... To są stare czasy, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że mało kto ogląda mnie od tamtych czasów gotikowych, kiedy robiłem to omówienia do modów, do gotika i tak dalej, i tak dalej. W sumie może wychodziło mi to dość średnio. A nawet troszeczkę, bym powiedział, że troszeczkę słabiej niż średnio. Ale dość bardzo się odnajdywałem w takich typu seriach. Bardzo lubiłem, nie? Bardzo lubiłem prowadzić tego typu serie. Dlatego sobie stwierdzam, że Minecraft... Minecraft jest grą, którą naprawdę, naprawdę przegrałem w cholerę czasu. Szkoda, że nie mogę prowadzić swojego let's playa. Bo to troszeczkę zbyt dużo czasu zajmuje, a tego czasu obecnie nie mam i mogę już po prostu nie mieć. Ale myślę, żeby takie omówienia po prostu robić do Minecrafta, omówienia modów i tak dalej, i tak dalej. Jeden odcinek już zrobiłem, nie? Ale to było dawno temu. Dobra, oczywiście idziemy sobie tutaj od razu, bo jak chcę nowości, nowości, nie? Dlatego sobie gram w Antibirtha, nie? Mam nadzieję, że nie będę wtopywał aż tak bardzo. O! Skąd mamy jeszcze na serce? Bier, przyjacielu, bier, bier i nie narzekaj, nie? Poza tym, jak patrzyłem na zwykłego Isaaca, to tam też jest bardzo dużo nowych modów, ale takich naprawdę większych modów, w sensie. I to też jest bardzo interesujące, nie? Tak do ogrania. Ale ja już się kiedyś... Nawet nie kiedyś, bo tu już kilka razy się wypowiadałem na ten temat, ale ja osobiście wolę coś takiego, żeby były achievementy, żeby odblokowywać, nie? To już chyba to wolę. No, trochę zżebałem. Troszeczkę zżebałem, ale mam nadzieję, że będzie kyn, nie? Aha, no tak zapomniałem, że tutaj mogą wyskakiwać kolejne fale, nie? Zaraz to pokonali fali. Poza tym mogę przerzucić ten przedmiot. Ano, mogłem. Szkoda, 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 nie? Tak sobie jeszcze myślę, nie? Nad jaką serią? Bo ja tego do Minecrafta na pewno wrócę w formie modów i tak dalej. I ja się naprawdę mega mocno zastanawiam, jakie by tu serie jeszcze inne prowadzić, które miałyby szansę się przyjąć jak dobrze jak Isaac, ale... Chyba mi się przez bardzo długi czas nie uda tego znaleźć, zwłaszcza, że cały czas gram w tego Isaaca. Jestem pierdzielonym nerdem tego Isaaca. No inaczej się tego nie da określić, nie? Dobra.
No nie, źle, nie, źle, nie, źle. Fucking fuck, i po debil rumie. To zabawniejsze. Z tym bardzo sobie radzę lepiej, grając zwykłego Isaaca. A oni są podobnej, no po prostu podobnej wagi, nie? Ciężkości do pokonania. Dobra, udało się tego uniknąć. Jest, 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 nie? No nieźle. O nie! Nie chcę. No, HP w lag up. To też nie jest to. To też nie jest to. Ale to już jest lepsze. Żeby na pewno. The Magician. Wiecie co? Wolę troszeczkę pokombinować w tym podejściu, bo w... A, tutaj było F7. Dobra. O to mi właśnie chodziło. O, wolę troszeczkę pokombinować. Fuck, tutaj mogłabym przerzucać. O ja pierdzielę, nie? Tu byłby bardzo dobry przedmiot. A czy mógłby być? Ajajaj, boli mnie to cholernie, ale dobra, zaskakujemy sobie po prostu niżej. The Magician i lecimy, nie? Mam ochotę dzisiaj sobie ponerdzić w Isaaca. Naprawdę mam ochotę, ochotę. Mam nadzieję, że tym razem faktycznie te odcinki z Isaaczka będą się pojawiać częściej. No ale we wrześniu już nie będę pracował, jedynie jakieś tam egzaminy. O! Jakieś tam egzaminy i tak dalej będę miał. Ostatnie. Jeszcze wyjazd do Warszawy mały. Ale tak to już norma. Dobra, bomby już mam. Spoko. Jera? Głos. Chciałbym challenge tutaj porobić. Żeby sobie te runki. Żeby sobie te runki podblokowywać. Kurde, znowu po Devil Roomie. Znaczy szansa zmalała, nie? Bardzo. A tu kamień z Dixem. Tylko jeden, co? Dobra, dawajcie mi więcej tego stafu. Może... To może się uda... Trochę więcej tego wykręcić. O, co się przywiesia? To przywiesza mu się ten Isaaczek. Przeważnie jakby się w antibirfie wieszało, to potem crashowało w jakimś momencie. A, tutaj muszę znajdować te części klucza, bo potem będzie pupu. Jak nożyka nie zbiorę. Muszę o tym pamiętać, nie? Więcej tych fal, nie? Nadciąga fala! Szansa na Devil Room jeszcze raz mala. Dobra, to nie idziemy na bossa w takim razie. Idziemy sobie jeszcze pochodzić. Idziemy sobie jeszcze pochodzić. A nie, 35%. A nawet nie musimy. Nawet nie musimy. Kurde, jakby ci bossowie mieliby wejść do normalnego Isaaca, nie? Ja tak się łudzę w dalszym ciągu, że te modyfikacje zostaną tam jakoś połączone pewnego dnia. Ja po prostu liczę, że Edmund tam z ekipą cały czas będą robili te malutkie update'y, a potem raz na rok będzie wchodził jakiś naprawdę taki większy update. Tears up i Devil Room.
To było nawet spoko. No. I HP up. No HP up i tears up, nie? O to właśnie chodzi. O to właśnie chodziło. Teraz mamy już troszeczkę lepszy start. Ale mam wrażenie, że w anti-birth i tak szansa na znalezienie jakichś dobrych przedmiotów jest znacznie większa niż w takim normalnym, nie? Ajdaczku. Próbuję, bo mamy dwa itemy Gapiego, nie? Jeszcze jeden item i będzie zajebiście, nie? Jak będziemy mieli formę Gapiego, to powinno być, no po prostu zdecydowanie lepiej, nie? Kurde, te łzy też są genialne. Ale mnie coś tam w łóżku spędzi. Dobra, lecimy dalej. Kamień z Dixem, o to mi właśnie chodziło. Tutaj musimy także oszczędzać soul hearty. Tak, o! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, udało się go rozwalić. O, to mi właśnie chodziło. O, to mi właśnie chodziło. Bierzemy sobie ten klucz. Kolejny, lecimy sobie dalej. Przeszukujemy tutaj poszukiwanie kamieni z Dixem. Czy ten kamień mnie aż tak gibnął? Dobra, rzesz ty cholero mała. IPK albo all set up. IPK działa świetnie z tym. Serio, IPK działa świetnie z tym. Ale chociaż chyba Alsat byłby lepszy, wiecie? Bo jednak normalne łzy troszeczkę lepiej się steruje, nie? Chyba spierdzielamy stąd. Nice. Nice. Nie miałem takiego kombosa jeszcze. Widzisz, że to działa naprawdę różnie. Że naprawdę bardzo różnie działa. Dobra, lecimy sobie dalej. Bardzo dobrze, Wiśnie, bardzo dobrze. Marnuj sobie życia. Szczerze? To ja nawet jestem skłonny brać ten przedmiot i ten przedmiot. Bierzemy sobie te trzy monety, bierzemy sobie jeszcze to. Bier to i lecimy, nie? Może się nam to opłaci, mam nadzieję, że tak. Byłoby naprawdę wspaniale. Ale czy tak będzie, to już się zobaczy, nie? Za jakiś czas. Bardzo dużo stafu. Przedmiot mamy. To jest poziom 1. Więc idziemy, po prostu tłuszemy, nie? Dziwnie się tym steruje, ale... Dobra.
Chciałbym przerzucić, ale nawet chyba nie będę musiał. O nie, range down, ja mam 70 range'a, ja pierdziela. Dlatego mi ten tak wysoko lata. Darkness. Ciekawe, czy jakbym użył damage, to w ogóle jakkolwiek będzie to sterowało i tak na przeciwników. Myślę, że na swój sposób będzie. Fuck. Dobra, udało się. Powinienem na siłę szukać jak żde... Cholera. Trochę ciężko się tym steruje, naprawdę. Ale próbujemy dalej, nie? Tyle. Szybsze ładowanie. No nieźle. Próbujemy. Jest naprawdę bardzo spoko. No. No i się udało. Ile hajsów dostaliśmy? Dobra, to weźmy jeszcze do sklepu, nie? Powinno być naprawdę nieźle. Fuck. Tylko gorzej, że ja za bardzo nie mam już. Iść jak dalej, nie? Bo ajzaczkiem mam naprawdę wszystko odblokowane, nie? A tam był przedmiot. To jest spoko, to też jest tym bardziej spoko. A tutaj mamy jeszcze item. Możemy przerzucić. Nie wiem, czy to jest większe, ale próbujemy, nie? Fuck. Nie ugramy tego, naprawdę. Shot speed up. Jakbym tego nie chciał, to chyba raczej nie ugramy. Pewnie coś się będziecie na mnie krzyczeć. Wiśnia, my nic nie widzimy w tym odcinku i w ogóle, bo to jest ciemno. Spoko, bo w tym odcinku jest tak przyciemnione, ta klątwa, że ja sam nawet nie widzę. Naprawdę. Dobra, to lecimy, to już widzę, co tam jest. Kurde! Sęk w tym, że my tam ni cholera nie wejdziemy. No nie ma tutaj za bardzo jak nawet. Dobra, no to zlewamy to i idziemy po prostu dalej przed siebie, nie? Nie, jak chcę to? Lecimy na górę. Być może nawet nie będę w stanie pokonać tego bossa, nie? Chciałem powiedzieć, że nie widziałem tego ataku. Ale podejrzewałem, że on zespawnił sobie tych gnoi, nie? Ale mi gra spowalnia. Dobra, próbujemy, nie? Że też musimy to gasić się na ogniskach.
fale za każdym razem będą takie same. Mhm. Dzięki, bro. A mogę brać Alstaz Upa i byłoby znacznie lepiej, nie? Może niektóre przedmioty są dobre, naprawdę są bardzo dobre, ale trzeba pamiętać, że z niektórymi kombują się, nie kombują się zbyt dobrze, nie? Fuck. Czy to blisko mnie rani aż tak bardzo? Fuck! Sterowanie tego to jest istny ból. Sami wiecie gdzie. Maksymalne skupienie. Dobra. Przydałoby się to ugasić. Jakkolwiek. Fuck. Ja pierdzielę, nie? Jest ciężko, jest ciężko. Ale może się uda. O, tupem machen, nie? O nie! Jeszcze się podpalą. Było ciężkie. Short speed up, dobra. To było naprawdę bardzo ciężkie, się namęczyłem, ale no niestety dalej nie wejdziemy na nowości. Głównie to brałem z powodu short speed upa, nie? Bo to z tego, co będę miał jedno życie więcej, jak zaraz se umrę i tak, nie? Trzeba, ja idę po zwycięstwo. Myślę, że to była najlepsza droga po zwycięstwo przede wszystkim. Dobra, to teraz na prawą stronę i lecimy ciorami, nikt, nie? Dobra. Dobra. Patrzymy i co mamy? Do Wumba już, nie? Z żadnego przedmiotu. Tu farce możemy brać. O, Joker, dobra, wolę nie ryzykować. No i się stałem. A mogę robić tak świetne podejście. A to mogę być jak naprawdę świetne podejście, nie? Więcej? Nie, wolę sobie generować przedmioty. Chociaż z drugiej strony
Nie, no i tak ajzaczkiem mam tutaj wszystko blokowane, nie? Więc nie muszę aż tak dupy spinać. A jak już wolę sobie jakieś fajne kombosy poodkrywać, nie? To niestety. Niestety. Lecimy sobie stąd. I tak jeszcze to jest gówno ciężko rozwalić, nie? Gówniana sprawa, naprawdę. Jeden strzał dostanę i ginę. Pamiętajcie ludzie, jak będziecie grali, albo jak kiedykolwiek wyjdzie podobny item do Isaaca, to nie bierzcie tego kombosa, nie? Trzeba mieć połówkę serduszka. No, już myślałem, że się zamknęło na amen, nie będę w stanie tam wejść niżej. Ale bym się wpienił, naprawdę. Serio. Dobra. Tak myślę, ale... za późno jakkolwiek. Dobra, lecimy po prostu na dół i będziemy po prostu tak naparzali, nie? Gorzej. Serio? Ja pierdzielę, naprawdę. Tragedia. Przynajmniej trucizna na niego działa, nie? Nice. Lecimy na dół. Nieźle, próbujemy dalej. Dobra, uda się na dół. Bierz serce, chociaż i tak. Mi się nie przyda. Nigdy więcej takiego komba nie robię. Póki co to byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.